subskrybuj kanał Uśmiechaj się każdego dnia. Droga 63, szczególnie na odcinku od Gałaszyna w kierunku granicy z województwem mazowieckim, jest w planach Generalnej Dyrekcji do wyremontowania. Natomiast jesteśmy w etapie takim procesu przygotowawczego, z uwagi na to, że mieszkańcy mieli odmienne zdanie od wariantu zaproponowanego przez projektantów. W dniu dzisiejszym trwają i rozmowy, i powiedziałbym uzgodnienia dotyczące stanu nieruchomości. Wiadomo, że wiele wjazdów będzie ulegało zlikwidowaniu z uwagi na ich sposób wykonania, tak bym to powiedział. Te, które są wykonane zgodnie z przepisami i po uzyskaniu od nas warunków, zostaną przebudowane przez oddział w Lublinie. Natomiast te, które powstały w jakiś sposób, jednak będą musiały być zlikwidowane. Także uważamy na zachowanie odwodnienia całego korpusu drogi, a z tym związane są pewne przejęcia nieruchomości. Na dzień dzisiejszy jest etap przygotowawczy. On jest dość długi, ale i proces wymaga społecznej akceptacji. Nie robimy tego przeciwko mieszkańcom, a robimy to dla mieszkańców, dla ich bezpieczeństwa, dla ich wygody. Subskrybuj kanał Uśmiechaj się każdego dnia.